very happy for this opportunity to be able to share with you. Cieszę się, że mogę być z wami i dzielić się tym, co mam do powiedzenia. I just returned from India. Właśnie przyjechałem z Indii. My time clock is turned around. Mój zegar biologiczny jest przewrócony do góry nogami. And I left India with a lot of stress to get ready to leave and be away for a while, so it's been a little struggle. Gdy wyjeżdżałem, to wszystkie przygotowania do opuszczenia tamtego miejsca kosztowały mnie wiele stresu. But I'm very happy for this opportunity that I have to be here with you this evening. Ale bardzo mnie to cieszy, że mogę być dzisiaj z wami tego wieczora, tego popołudnia. What do you think is the greatest battle that was ever fought? Jaka według was jest największa bitwa, walka, jaka jest największa walka, jaka rozgrywa się na tym świecie? We hear about we read about all the great battles that took place between this general and this king and all the rest. Z podręczników historii dowiadujemy się, że wielkie bitwy rozgrywały się pomiędzy tym a innym królem, takim czy innym generałem. But what do you think is the greatest battle? Ale jaka według was jest największa bitwa, która jaka kiedykolwiek miała miejsce na tej ziemi? The greatest battle, I believe, that was ever fought is the battle between Christ and Satan over who is going to get Bildal's brain. Uważam, że największą walką, jaka jest toczona na tym świecie, to walka pomiędzy Chrystusem a szatanem o to, kto będzie panował nad umysłem Bildala czy każdej innej osoby. And who is going to get your brain. I kto również waszymi umysłami, nad waszymi umysłami będzie panował. And so there's a great war that's going on. Toczy się wielka walka, wielki bój. And who is going to make the decision over who gets my brain and who gets your brain? Who's going to make the decision? Powstaje pytanie, kto podejmie decyzję co do tego, kto będzie panował nad naszym umysłem? Do you think Jesus will make the decision and just take our brain? Czy to Jezus podejmie tę decyzję i przejmie kontrolę nad naszym umysłem? No, he won't do it. Tak się nie stanie. Jesus will not force his way. Ponieważ Jezus nigdy człowieka nie przymusza do swoich dróg. If we do not give ourselves over to Jesus, do you think the devil will come and force his way? Jeśli poddamy się Jezusowi Chrystusowi, czy uważacie, że szatan może wtedy swoją wolę nam narzucić? Yes, he will. On na pewno będzie to próbował czynić. The choice we have is the choice to choose Jesus. Wybór, jaki stoi przed nami, to wybór Jezusa. And if we don't choose Jesus, the devil will have control of the direction that we go. Jeśli nie opowiemy się za Jezusem, to szatan zdecyduje o tym, jaka będzie nasza droga. And we cannot stop the enemy. Wroga nie jesteśmy w stanie sami powstrzymać. We cannot stop him from taking control if we do not have the protection of Jesus. Jeśli nie mamy ochrony Jezusa Chrystusa, nie jesteśmy w stanie oprzeć się szatanowi. And of the Holy Spirit. Jeśli nie mamy również mocy Ducha Świętego. No, I'm not sure. Do I need to carry the mic with me when I go to the board? I think so. I want to just make a very simple illustration for you on the board. Pozwólcie, że posłużę się prostą ilustracją, którą wyrysuję tutaj na tablicy. The human brain is the great controversy. Bój toczy się o nasz umysł, o ludzki mózg. Who's gonna get it? Kto przejmie nad nim kontrolę? You see,
God by rights has the authority to for and the right for us to give our brain over to him. He's the one that created us. Bóg ze względu na to, że stworzył nas, ma prawo do naszego umysłu. And so in your body, where are you? If you look at your whole entire body, where are you in your body? Gdy przyglądamy się całemu swojemu ciału, to możemy zadać sobie pytanie, gdzie my jako istota jesteśmy, gdzie się mieścimy? You see, people are in accidents and they lose their arms and their legs, but they're still you, themselves. W wypadku możemy stracić rękę, nogę, ale wciąż pozostajemy sobą, ponieważ mamy mózg. And people have heart transplants, they have liver transplants, they have stomach transplants, they have all kinds of transplants, but they're still themselves. Mamy różnego rodzaju przeszczepy serca, wątroby, żołądka, ale wciąż pozostajemy sobą. But if they were able to transplant somebody else's brain into your head, who would you be? A kim bylibyście, gdyby nauka posunęła się tak daleko, że można by było przeszczepić czyjś mózg do waszej głowy? You see, that's not possible, but to niemożliwe. We are here. This is where we are in our body. Nasz mózg, nasz umysł, to jest siedlisko naszej tożsamości. And God gave us hands to feed us and to take care of us, feet to carry us around. Bóg dał nam dłonie, abyśmy mogli się nakarmić, nogi, abyśmy mogli się przemieszczać. Stomachs to digest our food and żołądki, abyśmy mogli trawić to pożywienie. And to nourish us. I odżywić umysł. But this is where we are up here. Ale to właśnie w umyśle, w mózgu mieści się nasza tożsamość. And so God is longing for us to give our brain over to him. Bóg pragnie, abyśmy z własnej woli przekazali mu kontrolę nad swoim umysłem. And if he has our brain, he has our entire body. Jeśli ma nasz umysł, nasz mózg, to kontroluje, jesteśmy w całości pod jego panowaniem. Now the question is, what part of the brain is the master part of the brain? Pytanie, która część mózgu jest tą główną, najważniejszą częścią? What part of the brain is the part of the brain where we have our reason? W której części mózgu mieści się rozsądek? Our willpower? Siła woli? Our judgment? Nasz osąd? Czy zdolność osądzania, czy coś jest dobre, czy złe? Our power of choice. Także zdolność wyboru. What part of the brain? W której części mózgu dokonują się te procesy? You see, the frontal lobe of the brain. Jest to płat czołowy mózgu. The front 33%. Of the whole brain structure is the frontal lobe of the brain. Ten płat czołowy mózgu stanowi 33% całej masy mózgu. And it's this part of the brain that is the master of the entire brain. I ta część odpowiada za cały mózg. And when God says that I want to dwell in your heart. Gdy Bóg mówi, że chce mieszkać w naszym sercu, where does God want to dwell? To gdzie tak naprawdę chce mieszkać? Is it in this pump down here that goes pump, pump, pump? Czy to w tym mięśniu pompującym krew po całym ciele? Well, if it were, and you had a heart transplant from an atheist heart, then where would God be? Gdyby tak było, to gdybyśmy mieli przeszczep serca od ateisty, to gdzie się Pan Bóg by podział? No, my friends, this pump, this is just the pump that pumps the blood through your body. Ten mięsień tylko pompuje krew po całym organizmie. And so when Jesus says, I want to dwell in your heart,
He's talking about the front, largely talking about the frontal lobe of the brain. Gdy Jezus mówi, że chce panować, że chce mieszkać w naszym sercu, to nade wszystko ma na myśli właśnie tę przednią część mózgu, płat czołowy. So God, Jesus, and the Holy Spirit want to dwell in the frontal lobe of the brain. Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty pragną być w tym właśnie, mówiąc przenośnie, płacie czołowym naszego mózgu. Now there are other parts of the brain that have similar structures and similar activity. Oczywiście są też inne części mózgu, które mają podobną budowę i również w nich odbywają się pewne procesy. But largely it's the frontal lobe of the brain right behind the forehead is the dwelling place for God. Ale to właśnie przede wszystkim przednia część mózgu jest miejscem, w którym mieszka Bóg. When you look at the brain, as Paul says in Corinthians, that we are the temple of the Holy Ghost. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego w liście do Koryntian. The temple or the sanctuary service that we all recognize as Seventh-day Adventist, the frontal lobe is the most holy place. Mówimy wiele jako adwentyści o służbie świątynnej, która jest opisana w Piśmie Świętym i właśnie ta przednia część mózgu jest miejscem, jest miejscem najświętszym tej świątyni ciała. This is the master of the entire brain, the rest of the brain. To jest czynnik zarządzający całym mózgiem. This is where we have our worship for God. Tam odbywa się nabożeństwo ku czci Boga. This is where we have our love. Tam dzięki tej części odczuwamy miłość. For each other. Do siebie nawzajem. And for God. I do Boga. The activity is largely in the frontal lobe. Te procesy przede wszystkim odbywają się właśnie w płacie czołowym mózgu. The rest of the brain has the memory, the file cabinets that have the information that we've stored. And also the frontal lobe has a lot of file cabinets with what we have stored in the brain. Pozostała część mózgu to takie magazyny, w których przechowujemy informacje. Oczywiście informacje przechowujemy również w tym płacie czołowym. And the brain is made up of the area of our sensations, the area of our eyesight and our vision. Mózg odpowiedzialny jest za czucie, za wzrok. And ma ośrodki właśnie odpowiedzialne za te czynności. We have a little strip down through the middle of the brain. Przez środek przebiega taki wąski pas. That is the motor strip that controls our hands, our motions, który jest the motor of our body. Odpowiedzialny za czynności motoryczne, ruch rąk, nóg, koordynację. And so in Hebrews, the 10th chapter, Hebrews chapter 10. W 10 rozdziale listu do Hebrajczyków God tells us what he wants. He tells us what he wants to do and what he's willing to do in us if we're willing to give our heart over to him. Bóg mówi, co może i chce uczynić w naszych sercach, jeśli będziemy chcieli właśnie te serca jemu poddać. Chapter 10, verse 16. Rozdział 10, wiersz 16. This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. And so here it says that he will put it in our heart. Czytamy he will write his law.
Swoje prawo Bóg umieści w naszych sercach. Says, I will put my law in your heart. Umieszczę moje prawo w twoim sercu. And I will write them in your mind. I wypiszę je na twoim umyśle. And this is what God is longing to do. Tego właśnie Bóg chce dla nas dokonać. If we have the law in our heart and in our mind, then all of our entire life and activities will be in harmony with the law that we have in our heart and mind. Jeśli Boże prawo jest w naszym sercu i w naszym umyśle, to wszystkie nasze zachowania i działania będą zgodne z tymże prawem. And so if we give our heart over to Jesus, he's promised to put this into our heart, and God and Jesus and the Holy Spirit will work through the frontal lobe to control all of our thoughts and feelings. Jeśli poddajemy swoje serce, swój umysł Bogu, Bóg, Jezus i Duch Święty będą oddziaływali na nas właśnie przez ten czołowy płat mózgu. Ellen White says that our character is made up of our thoughts and feelings. Ellen White napisała, że na nasz charakter składają się nasze myśli i nasze uczucia. And so what we think, the thoughts that go through our mind, the things that we reread, that we put into our minds, that gives an index or tells us what really our character is like. To, czym karmimy swoje umysły, co czytamy, co oglądamy, wskazuje na to później, jaki jest też nasz charakter. Now you see, the devil is very subtle. Szatańskie podejście jest bardzo subtelne. The devil wants to get control of our frontal lobe. On też właśnie chce przejąć kontrolę nad przednim płatem czołowym mózgu. He wants to alter our character. He wants to give us an evil character. Chce nam dać zły charakter. And so he works in a more subtle way. Działa w bardzo subtelny i podstępny sposób. Because we have an area in our brain, right? In this area, approximately. Mniej więcej w tym miejscu w naszym mózgu. That controls our emotions. Znajduje się ośrodek, który kontroluje nasze emocje, uczucia. It controls our appetite. Nasz apetyt. It controls our passions. Nasze namiętności. Our desire for sexual activity. Nasze pragnienia związane z aktywnością seksualną. And sexual thoughts. I myślami w tymże samym obszarze. They're largely stimulated from this area. To wszystko stymulowane jest właśnie z tego ośrodka. And so none of that is evil, none of it's bad. Nic z tego samo w sobie nie jest złe. Who gave us emotions? Bo któż dał nam uczucia? God gave us emotions. Sam Bóg je nam dał. He gave us the right kind of emotions. Dał nam oczywiście właściwe uczucia. Who gave us appetite? A kto dał nam apetyt? God gave us appetite. Również Bóg. Nothing wrong with appetite. Nie ma nic złego w apetycie. I'm glad I have an appetite. Ja bardzo się cieszę, że mam zdrowy apetyt. Who gave us sexual drives and sexual activity in marriage? Któż dał nam popęd seksualny i aktywność w obrębie małżeństwa? God gave us that. Sam Bóg nam to dał. That's not from the devil. To nie pochodzi od szatana. That's from God. To od Boga. But the devil wants to always pervert and take control. He wants into the brain in some way to gain control so that he has the master of the brain. Szatan chce w jakiś sposób dostać się do mózgu, aby przejąć kontrolę nad nim i również nad tą przednią jego częścią i stać się panem mózgu, panem człowieka. And for most people, the devil has a hard time getting in through, into here directly.
W większości wypadków trudno jest mu przedostać się do człowieka, do jego umysłu przez ten płat czołowy. So for a very large number of people, the devil works to gain control of the brain through this part. W większości wypadków przejmuje on kontrolę nad mózgiem właśnie przez ten niewielki ośrodek. He tries to get through our appetites and our passions and all. He tries to stir up emotions that will cause this part of the brain to slow down so that he can start mastering the entire brain. Stara się właśnie przez namiętności, przez uczucia, przez nasze apetyty tak nas skontrolować, aby mózg stracił właśnie, aby ta przednia część mózgu straciła nad nami kontrolę. Przez te apetyty, przez te namiętności chce przejąć kontrolę. And you see it every day in the world. Przykłady tego widzimy każdego dnia. And the devil, he has put, he has inspired men through the art of advertising on the billboards all along the road, and everywhere you go, you have billboards that have a very subtle sexual appeal or appetite appeal. Widzimy emotionally appeal. Wszędzie praktycznie wzdłuż autostrad, wzdłuż dróg, w mieście różnego rodzaju billboardy, które w subtelny, ale widoczny sposób właśnie oddziałują na sferę seksualną człowieka. Because jego apetyt również. The devil knows that just the flash of an eye, if we see something that has an appeal to this part of the brain, that our brain will begin, he's able to stimulate thoughts, and he's able to tempt us to keep thinking more thought, this thought leading to that thought, leading to that thought through the brain. Bo szatan wie, że choćby mgnienie oka, rzut oka na daną rzecz, powoduje, że powstaje myśl, która z kolei budzi następną i kolejną. I on już wie, jak prowadzić ten proces myślowy. W swojej korzyści oczywiście. And so the battle between Christ and Satan is the battle over who really is going to take control of the brain. A zatem wielki bój pomiędzy Chrystusem a szatanem to tak naprawdę bój o to, kto będzie panował nad ludzkim umysłem. And earlier I asked you, who makes the choice? Wcześniej zapytałem, kto dokonuje tego wyboru dotyczącego właśnie przejęcia naszych umysłów. God will not make that choice for you. Bóg za nas tego wyboru nie dokona. He will appeal to you, he will try to persuade you, he'll impress your heart with the Holy Spirit. He'll do everything he can to get you to make the choice, but you have to make the choice. Bóg będzie oddziaływał na nas, będzie starał się czynić wszystko, co tylko może, oddziałując przez Ducha Świętego na nasze serce, ale to my musimy podjąć decyzję. And so, there are many things that God has given us to help us to make that choice. Jest wiele rzeczy i czynników, które Bóg wykorzystuje, aby pomóc nam w dokonaniu tego wyboru. This is from Selected Messages from Ellen White's writings, Selected Messages, book 1, page 122. Jest to cytat z dzieła Ellen White, dzieła wybrane, poselstwa wybrane. Says, if we would labor to repress sinful thoughts and feelings, jeśli będziemy starali się stłumić grzeszne myśli i uczucia, giving them expression in no words or actions, nie dając im wyrazu w żadnych czynach i w działaniu, Satan would be defeated. To szatan będzie pokonany. Do you want to defeat the enemy? Chcecie pokonać naszego wroga, swojego wroga? Ellen White says to labor to repress these thoughts and feelings. Ellen White pisze o działaniu mającym na celu stłumienie tych właśnie złych uczuć i myśli. Martin Luther once said,
that we can't keep the birds from flying over our head, but we can stop them from building a nest in our hair. Martin Luther powiedział kiedyś, że nie jesteśmy w stanie zabronić ptakom, żeby fruwały nad naszymi głowami, ale możemy im nie pozwolić, aby zbudowały na nich swoje gniazda. And so we can't keep the devil from bringing a thought, flashing a thought into our mind. We can't stop that. It just comes. It comes so fast, it's unbelievable. Podobnie nie jesteśmy w stanie zabronić szatanowi wzbudzenia takiej czy innej myśli w naszym umyśle. But we can keep that thought from going on to another place, another place, another place, another place. Ale możemy sprawić, aby ta myśl, możemy tę myśl powstrzymać od rozprzestrzeniania się do kolejnych miejsc. The brain is like a great telephone system. Mózg ludzki jest jak wielki system telefoniczny. With many, many cell phones. Wiele, wiele różnych telefonów komórkowych. And it can transmit the electrical current through the nerves of the brain from one part of the brain to the other at an unbelievable speed. Impulsy elektryczne przemieszczają się z jednej części mózgu do drugiej przy niewyobrażalnych prędkościach. You see something that really attracts your emotions? Gdy widzicie coś, co pobudza wasze uczucia? Immediately your brain says, "Oh, I remember, I saw this." One time. I mózg podpowiada: "O, pamiętam to, kiedyś już to widziałem." Yeah, and I remember also that I saw this one time. A to też widziałem już kiedyś. And I saw this, and I saw też, this, and I saw that, and I jeszcze saw coś. And the first thing you know, your whole brain is just going I in cały, that direction. Cały mózg kieruje się w tę stronę. With a mere thought. Sama myśl. The devil well knows how the brain works. Szatan wie, jak działa umysł ludzki. For thousands of years, for 6,000 years, he has studied the human brain. Przez 6000 lat dokładnie bada jego działanie. And he knows just which sins are the easiest to get us to fall on. I wie, z którymi grzechami pójdzie mu najłatwiej, aby nas do nich skusić. God has revealed to us through Ellen White that the devil keeps an accurate record of every single sin we have ever fallen on. Ellen White, Bóg przez Ellen White przekazał nam, że szatan spisuje każdy grzech, jakiego się dopuściliśmy. And so now I'd like to go back a ways in Deuteronomy the 6th chapter. Przejdźmy teraz do 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. And I'd like to talk for just a moment on the subject of training our children. Przez chwilę chciałbym pomówić o wychowaniu dzieci. You see, in Deuteronomy the 6th chapter and from verse 4 through verse 9. W tymże 6 rozdziale od wiersza 4 po 9. In English I'll read it, then you can read it in Polish. Okay. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. If thou shalt, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thine soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto your children, and shalt talk of them when thou sittest at the table, when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the post of thine house and on the gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto the fathers, to Abraham, to Isaac, and Jacob,
to give thee great goodly cities which thou buildest not. Okay. Czytamy do wiersza 10. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. A gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś. So now you see that God says that the words that I've talked to you, the words that I've commanded you, he says that you teach them diligently unto your children. Bóg mówi, abyśmy te słowa, które on przekazał, wpajali w swoje dzieci. And does he say teach them for a little 10 minute worship in the morning and then run through the whole entire day and say a couple words at night and have prayer and that's all and the rest be just the things in the world? Czy Bóg mówi, że wystarczy tylko mówić o nich przez 10 minut podczas porannego nabożeństwa i może w paru zdaniach pod koniec dnia, a tak cały dzień może przelecieć na czymś innym? Oh, my friends, we have many problems with our children. Mamy wiele problemów z naszymi dziećmi. And little do we realize that this is very important for the training of children. I niewielką sprawę sobie z tego zdajemy, że to ma duży wpływ, jest to w wyniku wychowania naszych dzieci. First of all, he says that we, as parents, as adults, that we should love the Lord our God with all of our heart and soul and mind and strength. Po pierwsze, Bóg mówi, że my, jako dorośli, powinniśmy kochać Go z całego serca, z całej siły i z całej duszy. And then he says, a później that we should teach them diligently unto our children. Że powinniśmy to wpajać w swoich synów. And talk about them. I mówić o tym. When we lay down, when we set up, when we rise. Kiedy się kładziemy, kiedy wstajemy, when kiedy wychodzimy, eating at the table. Kiedy jemy przy stole. In every way. Gdziekolwiek jesteśmy. I'm in the work of training children. And I realize this more now than I ever have realized it in my life. Zajmuję się kształceniem dzieci i dochodzę do wniosku, jak ważne jest to, jeszcze bardziej widzę ważność tych słów w tym czasie. Because so many parents, sad to say, even Christian parents. Wielu rodziców, z przykrością można powiedzieć, że również chrześcijańskich rodziców. When you want to keep your children happy, when you want to keep them silent and out of your hair so that you can do whatever you want to do. Gdy chce, aby dzieci im po prostu nie zawracały głowy i zajęły się sobą. What do you do to entertain them? To co robią, żeby rozproszyć ich uwagę, żeby ich zabawić? What's that little square box in your house? Jak się nazywa to prostokątne pudełko w domu? So you turn on the television. Włączamy telewizor. And then you turn on the children's programs on television. No i oczywiście wybieramy programy dostosowane dla dzieci. Now, what are the children's programs all about? A o czym są te programy dla dzieci? The largest portion of them. W przeważającej części. Even if it's simple little animals. Nawet jeśli są to jakieś małe zwierzątka. One animal's slamming the other. To jedno.
slamming them into the ground, and another animal's beating this one, and or somebody's beating that, or somebody's beating this, or hitting somebody. Polega to na tym, że jedno zwierzątko, no po prostu na kwaśne jabłko tłucze drugie, albo jeszcze inne trzecie i ktoś jeszcze i tak na tym się to opiera. And we say, oh, what's so innocent? It's so simple. Mówimy, że to jest takie niewinne, taka prosta zabawa, zwykła zabawa. But oh, my friends, what does this say? Ale co mówi to słowo? Oh, this says that we need to love the Lord our God with all of our heart and that we should teach it diligently unto our children and talk about it through the day. Po pierwsze, że powinniśmy miłować Boga z całego serca, a następnie uczyć pilnie swoje dzieci tego przez cały dzień. You see, I'm sure that a lot of you have made a garden near your house, haven't you? Jestem pewien, że wielu, albo przynajmniej niektórzy z was mają przy domu ogródek. I think that most Polish people like to have a little garden with their greens and all of their berries. Myślę, że wielu lubi mieć taki właśnie ogródek z jagodami, truskawkami. And so I love a garden also. Ja bardzo lubię ogrody. And I love growing a garden. I lubię pielęgnować wszystko, co tam w nich rośnie. And our new school in India has 108 acres of land, and we're going to put every bit of it we can in the garden. Przy naszej nowej szkole w Indiach mamy 100 akrów ziemi i wykorzystamy każdą pięć, jak tylko się da. But now I want you to give me a test. I want you to test me. Okay, teraz chcę, żebyście poddali mnie pewnemu sprawdzianowi. I'm a farmer. Jestem rolnikiem. You tell me if I'm a good farmer or a bad farmer. No i powiecie, czy jestem dobrym, czy złym rolnikiem. Right. So I make a row and I plant a whole row of potatoes. No tak właśnie jeden za drugim sadzę ziemniaki. And 3 months later I come along and I harvest all the corn off of this row. All the corn? Yeah. Okay. Za 3 miesiące przychodzę w to samo miejsce i dokonuję zbioru kukurydzy. Is that right? Czy tak się to robi? Czy jak się zasadziło ziemniaki, to z tego później kukurydzę się zbiera? So I plant a whole row of potatoes. Skoro zasadziłem cały rząd, całą grządkę ziemniaków. And so many weeks later I come back and I harvest corn off of all that. Tej grządki zbieram za kilka tygodni kukurydzę. Is that right? To tak wygląda? Am I a good farmer? Czy jestem dobrym rolnikiem? Co byście o mnie powiedzieli, gdybym się spodziewał takiego zbioru tutaj? If I plant potatoes, jeśli sadzę ziemniaki, what will I harvest? To co z nich wyrośnie? I'll harvest potatoes. Yes, będę tam zbierał ziemniaki. How much corn do you think I'll harvest off of those plants? Ile kukurydzy uda mi się z tej grządki wycisnąć? Well, you say none. Powiecie, że żadnej. Well, prawda. So, if I plant potatoes, I get potatoes. If I plant corn, I get corn. Jeśli sadzę ziemniaki, to zbieram ziemniaki. Jeśli kukurydzę, to kukurydzę. So, I love tomatoes, so I plant a whole row of tomatoes. Bardzo lubię też pomidory, więc całą grządkę tych warzyw też tam sadzę. And I come back later and I harvest a whole row of wheat. No i przychodzę za jakiś czas i zbieram tam pszenicę. Is that true? Czy to prawda? No, it's not true. Oczywiście, że to nieprawda. If I plant tomatoes, what am I going to harvest? Jeśli sieję czy flancuję pomidory, to co tam zbiorę? You see, it's easy to see this in the garden. Łatwo zauważyć tę prawidłowość w ogrodzie. But God in his word tells us that the same thing happens in our brain. Ale Bóg w swoim słowie mówi, że to samo dzieje się również w naszym umyśle. Turn with me to Galatians. Otwórzmy list do Galacjan, rozdział 6. Szósty rozdział listu do Galacjan. Galatians chapter 6 and verse 6. I tam wiersz 6. Verse 7. A raczej 7.
It says, "Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Well, that's very simple to understand, isn't bardzo prosta zasada, łatwo ją zrozumieć. You don't have to have a doctorate degree to understand what that means. Doktoratu do zrozumienia tego nie potrzeba. Any farmer knows. Każdy rolnik wie, że co sieje, to i zbiera. Don't deceive yourself. Bóg mówi, nie zwodźcie się, nie błądźcie. Don't think that you can plant potatoes and harvest corn from it. Nie oszukujcie się, że zasadzicie ziemniaki, a zbierzecie z tego kukurydzę. If you plant potatoes, you're going to harvest potatoes. Zasadzone ziemniaki przyniosą plon w postaci ziemniaków. And so Paul said next in verse 8. W następnym wierszu apostoł Paweł pisze, co następuje. For he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żądź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha żądź będzie żywot wieczny. And the next words of Paul was, and let us not be weary in well doing, for in due season he shall reap, if we shall reap if we faint not. I w kolejnym wierszu, w wersecie apostoł pisze, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. And so let's apply this to our little children. Zastosujmy tę zasadę do dzieci i do tego, że oglądają różne programy w telewizji. They're simple programs. They're funny. To są takie proste, zabawne programy do śmiechu. But do you ever see children coming up and hit another child with something? Znaczy, nie widzieliście kiedyś, jak właśnie dzieci naśladują i wykonują te same czynności, co na filmach? Biją drugich? Where do they learn it? Skąd się tego nauczyły? And if parents, if husbands and wives fight with each other, then you see the same spirit arises in the children. Jeśli rodzice, mąż, żona walczą ze sobą, to tego samego ducha później można zaobserwować u dzieci. You know, I have well over 100 children that I'm raising. Ja wychowuję ponad 100 dzieci. Setkę dzieci. Out in the community, in the village, I'm in the village a lot, and in the villages I watch children. Odwiedzam też wioskę i przyglądam się dzieciom. And you see a mother carrying a basket on her back with a heavy load in it, and a band that goes across her forehead and down over her shoulders, and then a big basket hanging from her forehead, and she's carrying this heavy load, bowed down with this heavy load. Widzę właśnie na przykład taką matkę, która niesie na swoich plecach bardzo ciężki kosz wypełniony i również tutaj zawieszony na takim pasie na czole. And it's very interesting because many times she'll have her little boy and her little girl with her, and she has a small basket that has a strap on it, and the little boy, just small boys and small girls, they'll have that the strap on their forehead coming down into a small basket, and they'll have just a little load in the basket. I często widzę też bardzo małe dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynki, którzy też mają taki tutaj pas przez czoła przewieszone i stosowny do ich rozmiaru również mały koszyk z niewielkim ciężarem, który niosą. And the little children just love to be like mama. They love to carry that load. Dzieci like bardzo lubią naśladować dorosłych, lubią być takie jak ich mama i również ten ciężar nieść na sobie. And I was so impressed. In a village, they were making a mud house in this village.
Byłem w pewnej wiosce i duże wrażenie na mnie zrobiło to, co widziałem przy budowie pewnej chaty. And the father had piled some mud up, poured water on it. Then he gets in with his bare feet and he steps in it and he works it all up soft. Then he makes a like a brick out of it and then he lays it in the building. Właśnie z ziemi oblanej wodą i ubitej nogami ojcowie formują coś w rodzaju cegieł do budowy tych domów. And so I stood there and watched for a while, a little boy. I tak przez chwilę przyglądałem się małemu chłopcu w tej sytuacji. So on the other side of the pile, the little boy is taking water and pouring it on the mud, then he's getting in there and he's stepping on it and he's making his own little brick to play with. Z drugiej strony mały chłopiec też nazbierał jakiejś ziemi, nalał wody i też nóżkami ubijał i swoją własną cegiełkę starał się stworzyć. Children love to be like their mommy and daddy. Dzieci bardzo lubią naśladować swoich rodziców, być podobni do swoich rodziców. And that's God's plan. I taki jest właśnie Boży zamysł. And so in the verses we read in Deuteronomy the sixth chapter, it says that the mother and father should love the Lord with all of their heart and then they should teach diligently day and night to their children. Tak jak czytaliśmy w piątej księdze Mojżeszowej, rodzice sami powinni bardzo kochać Boga i wtedy mogą nauczać pilnie tej miłości swoich dzieci. And this verse says, don't be deceived, God's not mocked. Whatever you sow into the brain of your children, that's what you're going to reap from your children. A w drugim tekście z listu do Galacjan czytaliśmy, abyśmy się nie łudzili, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To, co wprowadzamy do umysłu dziecka, to później przynosi owoce. So in some of our next studies, we'll be talking about how the brain stores information that we put into it, and that information becomes our character and our personality. W kolejnych wykładach będziemy mówili o tym, jak to, co wprowadzamy do naszego mózgu, staje się później naszym charakterem, naszą osobowością. You see, we do all the work we can possibly do to keep the weeds out of the garden, don't we? We hoe and we keep the garden nice and clean. Uprawiając ziemię, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie możliwe chwasty wyplenić z ogrodu. Because we know that if we allow the weeds to grow, it will weaken the vegetables or the fruits or whatever we have, it'll weaken them and they'll die eventually. Bo wiemy, że jeśli pozwolimy chwastom bez żadnych przeszkód się rozwijać, to one osłabią te rośliny, na których nam zależy i w końcu je zagłuszą. You see, we know that. To wiemy. In the garden. Jeśli chodzi o ogród. What about up here? A co z tym ogrodem naszego umysłu? We had a pastor when I was young. Gdy byłem młody, znałem takiego pastora, pewnego pastora. We had and that was back at the time when televisions were just first coming out. To były czasy, kiedy telewizja dopiero się pojawiła. And our pastor had a television. I don't think anybody else in the church had one but him. Myślę, że pastor był jedynym członkiem zboru, który posiadał telewizor w tamtych czasach. And I remember my mother and the other church members remarking that the pastor said, I just love to put my children to bed at night and then turn on my television and watch the late shows, the mystery films of the of courts and mystery and murders and things. And moja matka i inne dorosłe osoby mówiły o tym, że pastor im powiedział, że on lubi, jak już położy dzieci do łóżka, włącza telewizor i te wszystkie wieczorne programy, dreszczowce i jakieś thrillery mogą sobie wtedy oglądać. And I remember the church member saying to him,
Well, that's not good. That's like going to the movies. A członkowie lokalnego kościoła powiedzieli, to nie jest dobra rzecz. To tak jakbyśmy wysyłali te dzieci do kina. Oh, he said, I'm a pastor. I know what the right thing is. So these things that I watch and all that won't bother me and it doesn't hurt me any because I'm a pastor and I know what's right. So it won't bother me any. A on na to odpowiedział, że ja jestem pastorem, ja wiem, co jest dobre, więc te rzeczy mnie nie sprawią, że będę zły i wiem, co jest też dla dzieci dobre. Is that the truth? Czy to jest prawda? No, my friend. O nie. Don't be deceived. Nie zwodźcie się. God is not mocked. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Whatsoever you sow, cokolwiek siejecie, that shall you reap. To też będziecie zbierać. If you sow to the flesh, jeśli ktoś sieje dla ciała, you reap corruption. Będzie żął skażenie. If you sow to the spirit, jeśli zaś dla ducha, you reap life everlasting. To będzie to żniwo życia wiecznego. And that's what God is longing for us to sow is to the spirit. I tego też właśnie Bóg pragnie, abyśmy siali dla ducha. I want to read another statement from Ellen White. Pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat z Ellen White. It's in First Selected Messages, book 100, page 124. Pierwszy tom Poselstw Wybranych. There is nothing that Satan fears so much. Niczego szatan nie boi się tak bardzo, as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance so that God can pour out his spirit upon a languishing church. Niż gdy lud Boży oczyszcza drogę ze wszystkiego, co mogłoby stanowić przeszkodę dla działania Ducha Bożego. W ginącym, więdnącym kościele. So there's nothing that the devil fears more. Diabeł nie obawia się niczego bardziej. Is that we clear the way. Clear the way for the Holy Spirit and for Jesus and God to come into our mind. Niż tego właśnie otwarcia i oczyszczenia drogi dla Ducha Świętego, który może wejść do naszych umysłów. So his Holy Spirit can fill our mind. Tak, aby Duch Święty mógł napełnić nasz umysł. There's nothing that the devil fears more. Niczego bardziej szatan się nie obawia. And so the devil will do everything he can possibly do to keep us so occupied, to keep us so motivated and so going in the things of this world. Dlatego zrobi wszystko, co tylko w jego mocy, aby zająć nas tym, co możemy zrobić, aby zmotywować nas odpowiednio do tego. That we don't have the time to do the proper agriculture in the brain. abyśmy zrobili wszystko, abyśmy nie mogli zająć się właściwą uprawą tego ogrodu naszego umysłu. That we don't have the time to spend with Jesus. Abyśmy nie mieli czasu. And with his word. Który moglibyśmy poświęcić Jezusowi i jego słowu. And this is the plan of the enemy. Taki jest zamysł i plan szatana. Keep us running. Keep us occupied. Ciągle stawiać przed nami kolejne rzeczy do zrobienia, abyśmy byli ciągle zajęci. Keep us trying to keep up with all the people on Facebook and all the people in the computer and all the people on the email and all the people in, all the things in the newspaper and all the things on the news. Aby nadążyć za wszystkimi znajomymi na Facebooku, ze wszystkimi znajomymi, którymi korespondujemy mailowo, ze wszystkimi wiadomościami, które do nas docierają, żebyśmy byli na bieżąco. None of it's wrong. It's all good. Żadna z tych rzeczy nie jest zła sama w sobie. One są dobre. Utrzymywanie kontaktu, zdobywanie informacji. Dobrze jest utrzymywać kontakty z przyjaciółmi. But how much time do you spend with the television, with the computer and all of that compared to how much time you spend with this book? Ale jak w porównaniu z czasem poświęconym na telewizję i inne sprawy wygląda czas, który poświęcamy na Pismo Święte? Here we are, coming down very quickly to the greatest crisis that this planet has ever known. Wielkimi krokami zbliżamy się do największego kryzysu, jakiego kiedykolwiek ten świat doświadczył. From cover to cover in this book, it tells us the great
crisis that's coming upon this earth. Biblia od samego początku do samego końca mówi o wielkim kryzysie, który nastąpi w czasach końca. And every sign in the news, in the newspapers, and every sign of what we see happening in the world today between nations, in the whole world, tells us that Jesus is coming very soon. I wszystkie znaki, które możemy zaobserwować w naszym własnym otoczeniu, czy w wiadomościach, to, co dzieje się pomiędzy narodami, świadczy o tym, że jego powrót jest rychły. And how much time, how much interest are we working on sowing this into our brain? Sowing this into our brain. Ile zatem czasu poświęcamy na to, aby to ziarno zasiewać w ogrodzie naszego umysłu? Reading, studying the Bible, zagłębiając się w Pismo Święte, and the precious writings of Ellen White, i cenne pisma Ellen White, that God has given us in this last hour to prepare a people to stand in the great day of God, które zostały dane ludowi ostatków, aby ostał się w tych czasach. And I don't want you to get me wrong. Nie chcę, abyście mnie źle zrozumieli. There is nothing wrong with Facebook. There's nothing wrong with email. There's nothing wrong with all with computers. I have one myself. Nie mam nic przeciwko Facebookowi, komputerom, sam z nich korzystam. But how much time do we spend on all those things compared to how much time we spend with this? Ale zadajmy sobie pytanie, ile czasu poświęcamy na to wszystko inne w porównaniu z czasem poświęconym na Pismo Święte. And may God help us to make choices in our life. Oby Bóg pomagał nam w dokonywaniu dobrych wyborów w naszych życiu. To make some major decisions. Abyśmy mogli podjąć poważne decyzje. And to see the time in which we're living, to recognize where we are in Earth's history. Mając świadomość tego, w jakim momencie historii świata się znajdujemy. And to make preparation for the greatest crisis that has ever been on the face of this entire earth. It's just ahead of you and me. Abyśmy byli gotowi na ten wielki kryzys, który nadchodzi, który nas czeka. How will we stand? Jak będziemy w jego obliczu wyglądali? May God help us. Niech Bóg nam pomoże. Let's end with a word of prayer. I pomódlmy się na zakończenie. Shall we stand? Powstańmy. Our Father in heaven. Nasz Ojcze niebiański. We humbly come before thee this evening. Przychodzimy do ciebie w pokorze. We ask you for your Holy Spirit. Prosząc o twojego Świętego Ducha. Put these things deep into our mind. Połóż te sprawy głęboko w naszych umysłach. Help us to desire more than anything else in the world to have a mind that's clean and pure and ready for the coming of Jesus. Pomóż nam pragnąć najbardziej ze wszystkiego na tym świecie czystych umysłów, które będą wyglądały twojego powrotu. Help us to reflect the image of Jesus fully. Pomóż nam odzwierciedlać obraz twojego syna w najlepszy możliwy sposób. Show us how to train our children. Pokaż nam, jak wychowywać dzieci. And to draw our children's minds and hearts to heaven and to Jesus. I jak pociągać ich myśli i serca ku niebu, ku Chrystusowi. And away from the things of this world. A odwrócić ich uwagę od tego, co jest na tym świecie. And we praise you for Jesus' sake. Wielbimy cię w imieniu Jezusa. Amen. Amen. God bless you. Niech Bóg wam błogosławi.